Witam Was serdecznie, nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake i dzisiaj mam specjalnego gościa, Grażynę Paftel-Lorente, która od 2009 roku prowadzi własne biznesy wspierające sporo osób, w tym kobiety, od 2010 roku. Jest skoncentrowana na tym, aby pomagać kobietom w ich własnym rozwoju osobistym, ale też w rozwoju biznesowym. Witaj, Grażyna. Witam Ciebie, Marta, witam Was, dziewczyny. Grażyno, jest sporo osób, sporo kobiet, które marzą o swoim własnym biznesie. Chcą pójść do przodu. Chcą robić coś, co im dusza podpowiada. Ale pracują w tak zwanej bezpiecznej pracy w firmie i obawiają się pójść dalej. Ale Ty się w którymś momencie odważyłaś. Poszłaś do przodu, założyłaś swój własny biznes. Jesteś po drugiej stronie. Jak to się stało, że się odważyłaś i poszłaś za głosem swojego serca? To ciekawe, że powiedziałaś, że zostają te kobiety, które nie odważyły się, zostają na bezpiecznych posadach. Ja na taką liczyłam. Działanie zaczynałam we Francji. To było kilka lat po studiach. Te pierwsze lata właśnie mojej pracy wyglądały tak, że ja ciągle szukałam pracy na czas nieokreślony. We Francji mają tam CDD, CDI. CDI to jest to wymarzone właśnie na czas nieokreślony. I miałam taką pracę, gdzie obiecywano mi, że już tam po trzeciej umowie, tej krótkiej, dostanę tą dłuższą. Niestety, ogromne rozczarowanie, przychodzi koniec tej umowy, mówią mi, że jednak moje stanowisko zostaje przeniesione do Stanów Zjednoczonych, tam będzie pracowała Amerykanka, która oczywiście ma odpowiedni akcent, będzie mówiła po angielsku lepiej niż ja. No i podziękowano mi, po prostu podziękowano mi i to tak naprawdę, szczerze Ci się przyznam, to nie była moja decyzja. Gdyby ktoś mnie zapytał, co ja wolę robić, to w tym konkretnym momencie ja wolałabym zostać na tym etacie i pracować w tej bezpiecznej pracy. Ale równolegle odkrywałam w sobie talenty, można powiedzieć. To był okres, kiedy tworzyłam biżuterię. I mówię, to może jest jakiś znak, może jakiś sygnał, że powinnam zrobić coś innego. I pierwsza moja działalność polegała właśnie na tym. Zaczęłam tworzyć biżuterię i przez rok zajmowałam się tym na bezrobotnym. Sprzedawałam je na różnych targach, w różnych miejscach. Ale jednocześnie wiedziałam, że gdzieś ten biznes online, sprzedaż przez internet może mi przynieść jakieś korzyści, więc zaczęłam robić sobie stronę. I ten pierwszy rok, który teoretycznie poświęciłam na robienie biżuterii, okazał się rokiem przełomowym, bo nauczyłam się robić strony i po tym roku podjęłam decyzję, że okej, dobra, zostaję na własnym rachunku, zostaję w tej własnej firmie, tylko nie będę robić biżuterii, bo z tego nie wyżyję, nie jestem aż tak utalentowana i pewna siebie, jeśli chodzi na przykład o wycenianie, to były moje problemy. Idę w kierunku stron internetowych i w 2009 założyłam własną działalność i zaczęłam pracować na własny rachunek już bardziej świadomie. W tym momencie to była moja prawdziwa decyzja. Natomiast chyba troszeczkę zboczyłam z tematu, bo pytałaś mnie, co mnie skłoniło do tego... Co Ciebie skłoniło, że jednak postanowiłaś podążyć za własnym serduchem, za tym, co Ci intuicja podpowiadała? Tak, to po tym roku poczułam, liznęłam, można bardziej powiedzieć, tej wolności, jaką daje praca na własny rachunek. To, że właśnie nie musiałam wykonywać czynności, które w tamtej pracy okazało się, że nie do końca mi odpowiadały. Kiedy ja to robiłam, kiedy szef mnie prosił o jakieś statystyki, badania, telefony czy cokolwiek, to robiłam, bo to był mój zakres obowiązków. Natomiast w momencie, kiedy sama sobie stałam się szefem, mogłam wybierać projekty, na których pracowałam, klientów, z którymi pracowałam, to bardzo mi się spodobało. I po jakimś czasie ja stwierdziłam, ukułam taką frazę, że ja już jestem niezatrudnialna, że ja już nie mogę wrócić na etat. I to wtedy właśnie przekonało mnie, że ja zostaję i nieważne cokolwiek by się działo, bo przez te wszystkie lata, w tym roku już 10 rok prowadzenia własnej działalności, były górki, były doły, były trudne sytuacje, ale zawsze było to takie niezachwiane przekonanie, że nie wracam na etat. Nawiązując do trudnych sytuacji, jakie były Twoje wyzwania w tym rozwoju biznesu? Bo część kobiet nie podejmuje ryzyka, bo boi się wielu rzeczy. Na przykład boi się, że się nie uda, boi się problemów finansowych, że
nie pozyska odpowiedniej ilości klientów, nie będzie potrafiła zarobić odpowiedniej ilości pieniędzy. Część boi się kwestii czysto formalnych, związanych z urzędami, z załatwianiem spraw księgowych, boi się, że popełni jakiś błąd, przyjdzie urząd i tak dalej, i tak dalej. Jest sporo tego typu przekonań blokujących osoby. Tak. Jakie były Twoje blokady? Gdzie miałaś wyzwania i przede wszystkim jak sobie z nimi poradziłaś? Moje największe blokady dotyczyły spraw finansowych. To jest ciekawe, bo tak patrząc wstecz, kiedy zaczęłam rozumieć też pewne rzeczy, ja potrzebuję, czy nadal mam takie duże poczucie, potrzeby poczucia stabilności, bezpieczeństwa finansowego. I myślę, że wiele kobiet też to ma i to jest jedna z tych blokad, które sprawiają, że nie robią tego kroku w kierunku własnej działalności, bo właśnie boją się stracić to poczucie stabilności, poczucie bezpieczeństwa finansowego. Więc ktoś mógłby powiedzieć, jeżeli ma potrzebę poczucia bezpieczeństwa, stabilności finansowej, to po co się pcha na etat? Ale udało mi się połączyć te sprzeczności. Zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że to ja kreuję swoją działalność, swój model biznesowy i mogę wpływać na to właśnie, żeby sobie taką stabilność finansową zbudować. I to się nie dzieje z dnia na dzień. Jeżeli ja wchodzę do prowadzenia własnego biznesu z jakimiś blokadami, to one będą się pojawiać, one będą stawać na przeszkodzie i stąd się biorą te górki dołki. W działalności związanej ze stronami internetowymi, kiedy ja tylko temu się poświęcałam, to się przejawiało w tym taki typowy spirala freelancera, sinusoida freelancera, że są pieniądze, nie ma, są klienci, nie ma, są pieniądze, nie ma. I tak to wyglądało. Te sytuacje, właśnie te trudne sytuacje finansowe pojawiały się po to, żeby zrozumieć, żeby je przepracować, te blokady, być może wrócić do przeszłości, co je spowodowało. Ja często mówię, że moja ścieżka biznesowa jest równoległa do mojej ścieżki rozwoju osobistego, że mój biznes sprawił, że ja musiałam się rozwijać jako osoba, pozbywać się tych blokad, pracować nad nimi, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, a dzisiaj mam takie poczucie, że odniosłam sukces na własnych zasadach. On może dla kogoś innego będzie mniej ważny, mniej istotny, ale to jest mój sukces i ja jestem szczęśliwa z tego miejsca, w którym jestem. Część kobiet myśli, że jest zostawiona samym sobie. Mhm. Na przykład nikt w ich rodzinie nie miał wcześniej biznesu, i jak komuś o tym wspominają, to słyszę kilka słów. Na przykład, nie rób tego, nie uda ci się, masz bezpieczną pracę, wydarzy się to, a tamten i tamten założył biznes i wszystko się rozsypało, wylądujesz tak samo. I w pewnym momencie zaczynają czuć się bardzo osamotnione w tej własnej decyzji i to często powoduje, że właśnie wycofują się z tych swoich pomysłów. Ale trzeba wiedzieć, trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że człowiek jest sam. Że może udać się do kogoś, mieć jakiegoś mentora albo wsparcie od kogokolwiek i mam poczucie, że to wsparcie jest bardzo ważne. Skąd Ty czerpałaś to wsparcie? Kto był Twoim mentorem? Jak ich odnalazłaś? I czy korzystałaś z tego wsparcia? To zanim odpowiem na to pytanie, to taka anegdota. Moja mama przez wiele lat, myśmy mieszkając we Francji, widziałam moich rodziców raz, dwa razy do roku, ale często rozmawialiśmy przez telefon. I moja mama bardzo często zadawała mi pytanie, to kiedy będziesz szukać prawdziwej pracy? Więc jeżeli mówisz mi o tym, że brakuje wsparcia, to doświadczyłam tego również we własnej rodzinie, ale nie zniechęciłam się. Na pewno takiego wsparcia doświadczyłam już tam będąc we Francji, kiedy z innymi dziewczynami, które tak jak ja były emigrantkami, założyłyśmy Stowarzyszenie Polki we Francji i wspierałyśmy się nawzajem, szukałyśmy też takich osób, które pomagały nam się rozwijać, zapraszałyśmy gości, którzy szkolili nas, ale wśród tych osób, założycielek tego stowarzyszenia była jedna osoba, która naprawdę miałam takie poczucie, bardzo mocno we mnie uwierzyła, bardziej niż ja sama. I to była moja pierwsza mentorka, Aldona, moja przyjaciółka. To właśnie zaufanie, to, że ja mogłam z nią rozmawiać na różne tematy i ona była taką przewodniczką w biznesie, bo ten biznes prowadziła dłużej niż ja, to było dla mnie ogromne wsparcie. Natomiast ja mam też takie czasami poczucie, że ja zakładałam biznes dwa razy. Pierwszy raz to było, kiedy byłam we Francji, natomiast przyjazd do Polski zmusił mnie do ponownego założenia biznesu, ponieważ ta działalność, którą miałam we Francji, ona musiała troszeczkę zostać przekształcona. I tu znowu szukałam wsparcia, szukałam grupy ludzi, którzy mogliby mi pomóc.
I też nie ma nigdy przypadków. To był ten okres, kiedy poznałam Ciebie, kiedy poznałam Anię Mickiewicz-Jankowską i każda z osób, które właśnie pojawiały się na tej mojej drodze biznesowej, w jakiś sposób, przez jakiś kawałek tej drogi mi towarzyszyła. I być może ja niekoniecznie świadomie szukałam mentorów, ale oni się pojawiali. Kiedy było jakieś pytanie, pojawiała się odpowiedź. Kiedy był jakiś problem, oni przynosili rozwiązanie. A jakie były punkty zwrotne, takie momenty, w których wiedziałaś, że musisz przejść przez jakiś konkretny próg, aby wejść na wyższy poziom tego, co robisz? Tak, od razu, natychmiast przychodzi mi jeden moment na myśl, kiedy podjęłam decyzję o zmianie kierunku mojej działalności, bo przez dłuższy czas koncentrowałam się na stronach internetowych, ale właściwie od początku tej działalności ja miałam poczucie, że to będzie okres przejściowy, etap przejściowy, tylko on trwał już 7-8 lat w tym momencie. Mój mąż nazwał to kryzysem 40, nieco wcześniejszym, bo to było w okolicach moich urodzin 38. Jakiś taki ogromny smutek i takie zniechęcenie pojawiło się całą tą sytuacją i moim życiem, moim biznesem. Wiele pytań pojawiło się i to chyba z tym mu się skojarzył ten kryzys 40, że takie weryfikowanie tego, co jest tu i teraz i co ja chcę robić w przyszłości. I właśnie to pytanie, czy ja ten biznes chcę kontynuować, czy ja chcę iść w innym kierunku. W tym takim ciemnym miejscu musiałam podjąć różne decyzje o tym, na czym ja się koncentruję. To się wiązało z tym, że musiałam zrezygnować z niektórych projektów po to, żeby zrobić przestrzeń. Mówię tu konkretnie o stowarzyszeniu, które zakładałam w Tychach. Stowarzyszeniu dla kobiet. Musiałam z tego zrezygnować, musiałam tą energię skoncentrować w innym miejscu, żeby kreować ten biznes, tą rzeczywistość, którą chcę. I 2 lata temu, kiedy podjęłam tą decyzję, wiedziałam, że chcę jeszcze bardziej wspierać kobiety, które chcą rozwijać biznesy online, że to jest ten kierunek, że idę konkretnie w tą działalność. Odstawiam strony internetowe, odstawiam stowarzyszenie, gdzie teoretycznie też pomagałam kobietom, ale wiedziałam, że to już nie jest to, że ja gdzieś indziej mam być. To był taki trudny moment, ale wiele dobrego się zadziało. I myślę, że to czasami dochodzimy do takiego etapu, czasami on się zdarza na etacie, czujemy, że to jest ten moment, kiedy trzeba coś odpuścić, zrezygnować z tego etatu, iść dalej, a czasami to jest we własnym biznesie, jakieś projekty, jakieś produkty, czasami trzeba zakończyć i zrobić przestrzeń na nowe. Jest taki cytat: trudna decyzja, łatwe życie, łatwe decyzje, trudne życie. Jakie były Twoje decyzje, które były rzeczywiście trudne, ale pozwoliły Ci wejść na ten wyższy poziom? Te najtrudniejsze decyzje to właśnie decyzje związane z tym, żeby odejść ze stowarzyszenia. Gdzie czułam się mocno związana emocjonalnie z tymi osobami, miałam poczucie, że w jakiś sposób zdradzam je. To była trudna decyzja. Trudną decyzją było też to, żeby przejść z tego, co znam, ze stron internetowych, do czegoś, czego nie znam, czego jeszcze się w tym czasie uczyłam. Takie zaufanie troszeczkę, że cokolwiek by się nie działo, będzie dobrze, ja sobie poradzę. Ale w momencie, kiedy tę decyzję podejmowałam, to była trudna decyzja. Moje myśli krążą cały czas wokół tego wydarzenia. Myślę, że z tych wszystkich lat biznesowych to ten etap był najtrudniejszy. Ale chyba właśnie dlatego, tak jak ten cytat, który przed chwileczką przytoczyłaś, że wcześniej łatwiej było mi po prostu robić te strony i żyć w tej spirali, w tej sinusoidzie obfitości i głodu, obfitości i głodu, jeżeli aż tak metaforycznie będziemy mówić. Łatwiej było być w tym, co znane i tak kontynuowałam przez 7-8 lat. A trudna decyzja pojawiła się w tym momencie, był to moment zwrotny i te decyzje zaprowadziły mnie w inne miejsce. A jaką rolę odgrywała w tym wszystkim intuicja, zbieg okoliczności, tego typu wsparcie, na które nie każdy zwraca uwagę, ale na którymś poziomie zaczynamy na to patrzeć i widzieć pewne prawidłowości? Jak to było u Ciebie? Mam takie poczucie, jak gdyby ta intuicja włączyła się dopiero u mnie, czy ja może bardziej zaczęłam jej słuchać od tego momentu. To ten punkt zwrotny. Wcześniej wydaje mi się, że tak bardzo polegałam na rozumie, na tym, co ja nazywam rozumem, że rozsądne decyzje, takie uzasadnione, analityczne, a nie takie płynące z serca. Natomiast ta pierwsza decyzja, która była trudna, prowadzi mnie stopniowo
do odkrywania tej mojej intuicji i rozpoznawania tego cichego głosu. I co jest ciekawe, to mam takie poczucie, że dzieją się rzeczy, których ja bym sobie nie zaplanowała. Ja bardzo lubiłam sobie stawiać różne cele, ambitne, mierzalne i w ogóle smart. Natomiast one się nigdy nie realizowały, albo realizowały się w tak nikłym stopniu, że ja byłam rozczarowana i wściekła na siebie, że no nie osiągam moich celów, jak ja tak mogę. Natomiast teraz pojawiają się, ja to nazywam bardziej takie inspiracje niż cele, i one mnie gdzieś prowadzą, osiągam więcej niż, to jest dla mnie zaskakujące aż, bo tak jak mówię, to ciągle jest świeże, ale one właśnie prowadzą mnie do innego i mam wrażenie lepszego życia. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze świeże i nie jestem w stanie czasami tego określić tak dobrze słowami. Ale czujesz to. Tak, dokładnie. To co jest w tej chwili dla Ciebie tą nagrodą, tym zwieńczeniem tych no, 10 lat pracy w tej dziedzinie, w którą się zajmujesz? Takie poczucie większej harmonii. Kiedy podejmowałam tą trudną decyzję, to wyobrażałam sobie, że ja nie chcę pracować w stresie, nie chcę przeżywać tych strasznych sytuacji, właśnie góra, dół i takiej ciągłej huśtawki, że ja chcę ze spokojem pracować, chcę właśnie z tym naciskiem na słowo spokój, ono jakoś tak cały czas mi towarzyszy, na równowagę, harmonia, poczucie takiego dobrostanu. I mam wrażenie i takie przekonanie, że to jest to. Ja teraz jestem w stanie wyłączać komputer o 15:00 ze spokojem. Wiem, że wszystko, co chciałam zrobić, jest zrobione, a jeżeli czegoś nie zrobiłam, to nic strasznego się nie stanie. Klienci nie dzwonią, nie pukają do drzwi i nie ma tego stresu właśnie, wiesz? To jest dla mnie ogromna nagroda. To, czego tak bardzo pragnęłam w tym najczarniejszym okresie, to teraz mam, pracując na własny rachunek, mam to poczucie stabilności, harmonii i spokoju. Jak można Ciebie znaleźć? Można mnie znaleźć na mojej stronie grazynapartellorente.com. Tam piszę przede wszystkim na temat spraw biznesowych, ale często też dzielę się tymi moimi doświadczeniami właśnie z intuicją, z rozwojem osobistym, więc bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję Tobie za rozmowę, Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć.